Do dziewy, będą zagrywaniem sam. Tak, to widać, są tutaj aż cierpliwie. Pojawiają się pewne opcje kończenia akcji, ale myślę, że tutaj sztab szkoleniowy pracuje nad tym, aby właśnie ta cierpliwość też była cechą charakterystyczną naszej kadry. Trzeba będzie zaraz rzucać. Mazurczak wjechał tam pod kilku wysokich graczy, nie trafia. Kto to zbierze? Piłkę ma Ramos. I szansę na wyrównanie, nawet objęcie prowadzenia ma zespół Filipin. Brownie pod kosz, świetna zasłona i dobre wykończenie akcji. Remis. Pięknie, pięknie, tutaj proste zagranie, ale świetne, rewelacyjnie. Brownie wykorzystuje zasłonę park w park. Nie miał szans tutaj Grzymek Żołnierewicz nadążyć za swoim rywalem. 21 punktów naturalizowanego na Filipinach gracza. Żołnierewicz zatrzymany. Mistrzostwo świata tutaj w Sosnowcu. Absolutnie. Wypaulowane jest to przez Mazurczaka. Będą rzuty wolne. Mga Lodi, sorry, kanina nawala, no. No, buti bumalik naman kagad. Pasensya na po talaga. Z Filipina, ale także, że są niemal wszyscy przygotowani, prawda? Koszulki narodowe. Idealnie. Jeżeli to są rzeczywiście ludzie, którzy przyjechali do pracy w Polsce, to musieli przewidywać, że kiedyś to wszystko będzie potrzebne, jak przyjedzie jakaś drużyna. Tak, namawialiśmy Łukasza Koszarka, aby tutaj te zaproszenia słał do Filipin co roku. Tak jest. I wynajmować trzeba większą halę. Na to wygląda, na mecze z nimi. No przebiła nieraz z lotą. Wracamy na parkiet po 53 minuty do końca trzeciej kwarty. Chcę tutaj sprawdzać rezerwy. Trener Milicic to nie może dziwić. Dziewa doskonale rozegrał do Mazurczak. W swoim stylu. No, ile razy użyliśmy słowa cierpliwość w tym momencie, kiedy graliśmy jeszcze wolne basket lidze z Andym Mazurczakiem. No i to granie tyłem do kosza. Teraz świetnie odsunął się Dziewa. Niemal przewrócił się tam. To bardzo, ale jednak zdobywa punkty. Mocny jest naprawdę, rewelacyjnie stoi na nogach Pacardo. Mazurczak zobaczył wyższego gracza. Jeszcze raz oddaje mu piłkę reprezentacja Polski. Jest Nizio. Nie ma faulu. Piłka dla Filipin. Zaczęła się gra polskiej reprezentacji w ataku, ale należy to odrobić w defensywie. Jeszcze raz Pacardo pod koszem. Świetny groszy piłka. Soto za 3 punkty. Nie. Każdy z zawodników Filipin dostał piłkę w tej akcji. Do oddania rzutu. Żołnierewicz, dużo dojeżdżania pod kosz. Przerzucony, jeden, drugi, trzeci Filipińczyk. Nizio, punkty zaliczone. Dużo ruchu Polaków. Nie jest to łatwy mecz na pewno. Tak, ale takie również należy umieć się w takim koszykarskim sportowym znaczeniu przepychać na swoją korzyść. Nie jest tak łatwo jak w dniu wczorajszym z reprezentacją Nowej Zelandii. Troszeczkę za bardzo przeszła grają Polacy w tym ustawieniu. I znowu do ostatnich sekund akcji wyczekał Jakub Nizio. Szansa na akcję trzypunktową. Polacy
pozycję, bardzo dobrze zresztą w narożniku, dodatkowe podanie, rzut z tej pozycji, ale właśnie na tym się przecież to szczęście nie kończy. Z drugiej strony wysocy gracze tutaj powinni właśnie w ten sposób kontrolować piłkę w ataku, nabiegać z tej słabej strony, tam jest troszeczkę więcej przestrzeni, więcej miejsca, obrońcy są zazwyczaj patrzą w stronę piłki i świetnie to zrobili. 5 punktów mieli Cicza dzisiaj. No i zobaczmy, jak tutaj ten po kolejnych przesunięciach, także z obroną strefami chyba, będzie radziła sobie reprezentacja Polski. O, walczy Milicic. Bardzo świetnie tę piłkę odegrał i z podkosza tam mają. Wspominał asystent trenera Milicicza. Tam będzie stał właśnie również wysoki zawodnik. Czekał na tych naszych niższych graczy z piłką pod koszem. Trafił nie ustał, ale zebrał i jeszcze świetnie dograł. Do Brownie'ego 23 punkty zdobył już Brownie. Ostatnie sekundy trzeciej kwarty. Czy widzi to Mazurczak? Teraz zobaczył. Zagrał do końca, Dziewa przed Syreną niecelnie. Polska prowadzi dwoma punktami.